dziś na tapecie Dawid Chrobak, czyli burmistrz Zakliczyna. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam słuchaczy RDN Małopolska. Panie burmistrzu, 14. rocznica śmierci papieża Polaka i 40. rocznica pierwszej wizyty do Polski. No a Zakliczyn, miasto papieskie. Jakie obchody, jakie uroczystości? To na początek. Tak, to dwie takie szczególne daty. Pierwsza data, o której tutaj pani wspomniała, to rocznica śmierci, już 14. rocznica. Wszyscy pamiętamy te wydarzenia, które właśnie nawiązują do i miały miejsce właśnie 2 kwietnia 2005 roku. Ogromne poruszenie w narodzie i to wszystko, co wspólnie przeżywaliśmy, była to jedna wielka wspólnota, ale też trzeba nawiązać do tego miasta papieskiego, ponieważ w 2017 roku miasto Zakliczyn stało się miastem papieskim. Dekretem Stolicy Apostolskiej staliśmy się miastem papieskim i to było w 20. rocznicę nadania honorowego obywatelstwa papieżowi Janowi Pawłowi II przez Radę Gminy w Zakliczynie. To tak jakby zamknięcie pewnej klamry i dlatego właśnie chcieliśmy tutaj uczcić to wydarzenie i po 20 latach miasto Zakliczyn stało się miastem papieskim. Co dzisiaj? Dzisiaj w zakliczyńskiej parafii pod wezwaniem świętego Idziego odbędzie się czuwanie o godzinie 21. Właśnie tutaj planowany jest również apel jasnogórski, śpiewanie pieśni papieskich, stworzenie właśnie takiej atmosfery wspólnoty w modlitwie, wspólnoty w wierze właśnie i nawiązanie do pewnych refleksji właśnie związanych z życiem i śmiercią również świętego Jana Pawła II. Jak patrzymy i przypominamy sobie rok 2005 i zdajemy sobie sprawę, że to już 14 lat od śmierci papieża Polaka, to nie wiem, to dużo, to mało? Po ludzku trudno powiedzieć, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale wszyscy pamiętamy właśnie te dni, te szczególne trochę dni, jakby wyjątkowe. Wczoraj. Tak, właśnie, ponieważ tak myślę, że bardzo mocno zostały wyryte w naszej pamięci. I akurat wtedy byłem na studiach w Krakowie, pamiętam to poruszenie w mieście, dzwon Zygmunta, to wszystkie wydarzenia, wspólną modlitwę właśnie nawiązującą i do życia i tych wątków krakowskich i całego życia związanego świętego Jana Pawła II właśnie z Krakowem, bo stamtąd się wywodzi się z Wadowic i z Krakowa, czyli z Małopolski. Ale ważne również jest to, że w tym roku obchodzimy również 40. rocznicę pierwszej wizyty, w moim przekonaniu wizyty przełomowej dla dziejów Polski, dziejów Europy, dziejów świata, ponieważ na trwale zostało zmienione oblicze ziemi właśnie Polski, Europy i świata, ponieważ doszło do zmiany ustrojowej w 1989 roku. Po 10 latach od tej wizyty doszło właśnie do tego ogromnego przełomu, upadł komunizm i świat stał się, można powiedzieć, że w dużej części wolny. I to wszystko właśnie dzięki świętemu Janowi Pawłowi II, który odbywał wizyty do różnego rodzaju krajów, również właśnie, tak jak wspomniałem, do Polski. Były to 3 wizyty w okresie komunizmu. Chciałem również nawiązać do takiego wydarzenia i wątku, który dotyczy samej ziemi zakliczyńskiej, bo święty Jan Paweł II nigdy nie stanął na ziemi zakliczyńskiej, natomiast jego bardzo bliskie związki właśnie związane są z Jamną, z dziełem świętej pamięci ojca Jana Góry i chciałem przypomnieć też to wydarzenie, które na trwale wpisało się już w historię ziemi zakliczyńskiej, myślę, że ziemi tarnowskiej, całego regionu, tak zwany nalot na Jamną, który odbył się 16 czerwca 1999 roku, kiedy właśnie papież, lecąc ze Starego Sącza, z mszy świętej w Starym Sączu do Wadowic, kołował nad Jamną, pobłogosławił ziemię zakliczyńską i to też chcemy pokazywać naszej młodzieży. Zarówno ta rocznica pierwszej wizyty w Polsce, jak i rocznica śmierci, to są też takie wydarzenia, które przywołują to, co było później, to znaczy jedno wielkie pojednanie pomiędzy ludźmi. Co nam dzisiaj zostało z tego? Ja myślę, że każdy człowiek wymaga wyciągnięcia ręki do drugiego człowieka i właśnie tworzenia takiej wspólnoty, bo jeśli nie ma wspólnoty ludzi, to też trudno zrealizować wiele wspólnych dzieł, głównie też tych dzieł właśnie społecznych, związanych z realizacją wielu zadań na gruncie między innymi samorządowym. Tutaj bardzo ważne jest to, aby właśnie czerpać z nauki, z przykładu życia świętego Jana Pawła II, który właśnie był otwarty na drugiego człowieka, który nie dzielił w żaden sposób Polaków, nie dzielił mieszkańców świata na lepszych, gorszych i w jakiś inny sposób, tylko właśnie do każdego wychodził z pełną otwartością. Więcej o uroczystościach w Zakliczynie w serwisach, wiadomościach RDN Małopolska. Zmieniamy temat. Ponad
milion złotych na remonty dróg w Zakliczynie z MSWiA. Na co konkretnie? To są zadania, które otrzymaliśmy. Te zadania będą realizowane w ramach tak zwanych środków powodziowych ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tutaj promesa przekazana przez panią premier Beatę Szydło i Joachima Brudzińskiego, który właśnie odwiedził Kraków właśnie początkiem marca i przekazał promesę. Te zadania będą realizowane w miejscowości w samym Zakliczynie, ulica Łęgi, również w miejscowości Faliszewice, Borowa, Wesołów, Stróże, Filipowice, łącznie ponad 3,5 kilometra nowych asfaltów za kwotę blisko 1 000 000 zł. Realizacja do końca roku? Realizacja do 31 maja. Chcemy jak najszybciej te zadania wykonać. To bardzo szybko. Tak, chcemy krótko. Zdążycie? Tak, myślę, że zdążymy. Już procedura przetargowa właściwie jest na ukończeniu. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą. Również rynek, jeśli chodzi o rynek budowlany, rynek robót budowlanych, jeśli chodzi o asfaltowanie, wykonywanie nawierzchni asfaltowych, w jaki sposób się otworzył na zamawiających. Tak, niższe ceny są oczywiście, myślę, że 5 do 6 ofert w każdym przetargu mamy. Również oczywiście tutaj te zadania związane z tak zwanymi powodziówkami, to jest jedno z zadań, które już jest właściwie na ukończeniu, jest postępowanie przetargowe, ale drugie zadanie, które związane jest z Funduszem Sołeckim, czyli to te zadania, które zostały zgłoszone podczas zebrań wiejskich jeszcze w poprzednim roku, we wrześniu ubiegłego roku. Te zadania też będą realizowane do 31 maja. Tutaj mamy kwotę przeznaczoną blisko 800 tysięcy na te zadania. Ale ja muszę dopytać, panie burmistrzu, skąd ta zmiana na rynku budowlanym, pana zdaniem? Ja myślę, że w tamten rok było wiele zadań właśnie związanych z realizacją programów rządowych, ale też z wyborami samorządowymi. Więcej środków zostało uwolnionych na inwestycje. Czyli nastąpiło przesycenie. Myślę, że tak. I teraz okazuje się, że portfel zamówień wykonawców jest w jakiś sposób ograniczony. Szukają możliwości realizacji zadań i te ceny są zdecydowanie niższe. Czy to już nie czas, by repatrianci zamieszkali w gminie Zakliczyn? Ja pamiętam, że zapowiadał pan, że stanie się tak około kwietnia. Tak, to nastąpi, myślę, że w maju. Takie mamy ustalenia z Urzędem Wojewódzkim. Czyli małe opóźnienie. Tak, jest małe opóźnienie, ale będzie to trzyosobowa rodzina z Kazachstanu, która tutaj do nas przyjedzie i myślę, że zaaklimatyzuje się bardzo dobrze. Przygotujemy oczywiście też spotkanie z mieszkańcami Charzewic. Będziemy też chcieli wspólnie z panią prezes Aleksandrą Ślusarek, prezes Związku Repatriantów, przedstawić w ratuszu taką wystawę nawiązującą do tej trudnej historii, do tych wydarzeń właśnie, które spowodowały, że wielu mieszkańców Polski, zwłaszcza wschodniej Polski, zostało, prawda, przesiedlonych na tereny z Kazachstanu, na tą nieludzką ziemię, bo tak można, takie sformułowanie można użyć i w tym momencie mają prawo wracać. Myślę, że naszym obowiązkiem jest to, aby ci ludzie, ci Polacy wracali do Polski. Cytując Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Wiem, że rusza budowa hali sportowej w Gwoźdźcu. Umowa podpisana. No to pytają mieszkańcy, kiedy realizacja? Kiedy realizacja? Oczywiście to zadanie rozpoczynamy już w najbliższych dniach. Wejdzie wykonawca do realizacji tej umowy do końca sierpnia 2020 roku. Myślę, że ten obiekt powstanie. Może uda się trochę przyspieszyć proces budowlany, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Chcemy właśnie, aby ta szkoła, bo to jest szkoła, która w tym momencie nie miała, właściwie miała tylko taką zastępczą salę. Dzieci ćwiczyły tak, powiedzmy, na takim większym holu. No, inwestycja bardzo długa. Długo oczekiwana, to jest pewne. Tak, tak, bardzo długo oczekiwana. Zaprojektowaliśmy to zadanie, cały proces zaprojektowania był dosyć trudny, ponieważ jest tam teren bardzo trudny, jeśli chodzi o budowę właśnie obiektów budowlanych, bo to tam na pewnym zboczu, prawda, ta hala będzie się znajdować na miejscu dawnej szkoły, wcześniej poprzedniego budynku dawnej szkoły w Gwoźdźcu. Będzie to powiązane właśnie z przewiązką, z nowym budynkiem szkoły w Gwoźdźcu. I myślę, że to zadanie jest bardzo ważne, długo oczekiwane. Mieszkańcy, myślę, że tutaj słusznie wnosili o to, żeby jak najszybciej to realizować, no, ponieważ chodzi o zdrowie dzieci, które myślę, że powinny ćwiczyć w godnych warunkach w ramach standardów XXI wieku. Co ważne na to zadanie, bo to zadanie warte jest blisko 3 600 000 zł. Co ważne, w ubiegłym roku, jeszcze we wrześniu 2018 roku, pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę blisko 1 600 000 zł. No to jeszcze politycznie, prawie na koniec, bo to jeszcze nie koniec. Komu najmocniej kibicuje pan w wyborach do Europarlamentu? Pani Beacie Szydło czy Włodzimierzowi Bernackiemu?
Może panie, komuś innemu jeszcze? Panie redaktor, ja wspieram całą listę Prawa i Sprawiedliwości, listę Zjednoczonej Prawicy. Wszystkie nazwiska wymagają wsparcia. Myślę, że tutaj naturalnym liderem tej listy jest pani premier Beata Szydło, która, prawda, tutaj wiele bardzo pozytywnych działań podjęła, zwłaszcza w kwestii m.in. 500+ i innych programów rządowych, które podczas jej premierowania zostały wprowadzone, ale również teraz sprawdza się właśnie na funkcji wicepremiera do spraw społecznych, który, prawda, prowadzi bardzo wiele ważnych zadań. Ale wspieramy wszystkich kandydatów z listy Zjednoczonej Prawicy. W najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie z panem profesorem Włodzimierzem Bernackim w Zakliczyni o godzinie 16 w ratuszu. Na to spotkanie oczywiście zapraszam. Będzie można porozmawiać o tych wyborach, bardzo ważnych wyborach. Parlament Europejski to parlament, który decyduje o wielu ważnych sprawach, zwłaszcza tych ideologicznych. Niestety zaczął zajmować się ideologicznymi kwestiami, a tak naprawdę te wybory są kluczowe pod tym względem, że będziemy wiedzieć, w którym kierunku pójdzie Europa. Czy będzie to Europa ojczyzn, czyli taka, jaką założyciele Unii Europejskiej, wspólnej Europy sobie życzyli i marzyli, czy Europa pewnego rodzaju federacyjna z dwoma państwami, które są hegemonami. Zostawmy politykę i na koniec jeszcze zaprośmy mieszkańców do Zakliczyna na 17 kwietnia. Wielki jarmark wielkanocny, tradycyjnie w środę, bo środa jest dniem handlowym w Zakliczynie. Co się będzie działo? Tak, oczywiście tutaj wspólnie z kołami gospodyń wiejskich w Zakliczynie, a jest już 9 powołanych, powstają nowe, będzie taki jarmark wielkanocny, gdzie będzie można nabyć między innymi żywność właśnie wyprodukowaną przez właśnie panie, aktywne panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Zakliczyn, ale również rękodzieło, które będzie można, prawda, tutaj postawić na stole, czy też ustroić swój dom właśnie pod kątem świąt wielkanocnych. Serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Zakliczyn, regionu tarnowskiego, całej Małopolski zapraszam w ten dzień. Od godziny 9 zaczynamy na rynku. Będzie również tradycyjnie żurek od burmistrza, który będę serwował, prawda, na rynku, i myślę, że to przedsięwzięcie jest bardzo ważne właśnie po to, aby pokazywać te nasze małe ojczyzny, czym się charakteryzują, pokazywać tą aktywność społeczną. Burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak z nami we wtorkowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani redaktor, dziękuję słuchaczom RDN Małopolska.